Wydział Oświaty organizuje drugą już edycję programu wspierania rozwoju uczniów Zdolny Suwalczanin. W Parku Naukowo-Technologicznym odbywają się lekcje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Suwałk pod wymownym hasłem Chemia jest wszędzie. Zajęcia finansowane z budżetu miejskiego potrwają do 23 marca. Są one adresowane do uczniów szczególnie uzdolnionych i pragnących kształcić się dalej nie tylko w kierunku chemii, ale i nauk pokrewnych jak medycyna, farmacja czy biologia. Podczas zajęć uczniowie doskonalą umiejętności nabyte w szkole podczas lekcji. Oprócz zajęć z teorii mają też praktykę. Wykonują doświadczenia, wykorzystując między innymi stare wypróbowane metody jak destylacja. Z kolei dzięki nowoczesnemu wyposażeniu, jakie ma na swoim stanie laboratorium badania produktu chemicznego, młodzi naukowcy poznają takie metody jak oznaczanie gęstości, lepkości, automatyczne miareczkowanie czy chromatografię gazową. Dzięki indywidualnej pracy w laboratorium uczniowie nabierają większego doświadczenia w pracy laboranta oraz łatwiej rozumieją procesy zachodzące podczas oznaczeń.